Witam, jestem z dziećmi w parku. Chciałem wykorzystać to, aby przygotować wam kolejne nagranie motywacyjne. Właśnie na temat, dzisiaj będzie na temat tego, jak mieć czas na takie rzeczy, jak na przykład wyjście do parku, zrobienie czegoś. Często ludzie mówią, że nie mam czasu zdrowo się odżywiać albo ćwiczyć. To nieprawda. Każdy ma 24 godziny na dobę i każdy ma czas na to, co chce robić po prostu. Jak to jest, że inni ludzie mają czas na ćwiczenia i na zdrowe odżywianie, a nam ciągle tego brakuje? To jest po prostu wymówka. To, co musicie zrobić, aby znaleźć ten czas, po prostu musicie ustalić sobie inne priorytety. Po prostu ćwiczenie, zdrowe odżywianie musi być dla was ważniejsze niż na przykład, nie wiem, oglądanie telewizji, leżenie przed telewizorem albo siedzenie przed komputerem. Jeżeli dobrze określicie swoje priorytety, to znajdziecie czas na właśnie takie ważne sprawy. Ja na przykład mógłbym powiedzieć, dobra, nie mam czasu wyjść z dziećmi, bo muszę, nie wiem, nagrać wideo dla was. Prawdopodobnie byłaby to wymówka, żeby po prostu tego nie zrobić, a tak pomyślałem, dobra, pójdę z nimi do parku i będę miał okazję po prostu, żeby w międzyczasie, jak oni się bawią, nagrać wam to nagranie. Właśnie w ten sposób znalazłem czas na to, żeby zrobić jedno i drugie. Moim priorytetem są dzieci, żeby spędzać dużo czasu z nimi, ale moim priorytetem jest także zdrowe odżywianie i nagrywanie takich nagrań informacyjnych dla was, żeby po prostu pomóc i wam, nie wiem, zdrowo się odżywiać, uzyskać szczupłą sylwetkę, taką jak chcecie. Także nie róbcie z braku czasu wymówki, bo to nie jest wymówka, to jest tylko wymówka. Każdy ma tyle samo czasu co inni, po prostu musicie inaczej ustalać swoje priorytety. Jeżeli chcecie naprawdę zrzucić brzuch i mieć szczupłą sylwetkę, to musicie niestety, nie wiem, zdrowe odżywianie i odrobinę aktywności fizycznej stawiać na pierwszym miejscu i rezygnować z jakichś innych rzeczy, które po prostu zabierają wam ten wolny czas i które powodują, że tego czasu nie macie po prostu. Wszystko zależy od was. Jeżeli sobie to dobrze ułożycie, to na pewno znajdziecie czas. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne i nie będziecie już mieli powodów do tego, aby wymawiać sobie, że po prostu nie macie czasu, tylko zróbcie to tak, żebyście po prostu byli w stanie znaleźć czas, zaplanujcie go sobie w odpowiedni sposób. Najważniejsze rzeczy, te, które powinniście robić, róbcie zawsze najpierw, a później te wszystkie mniejsze rzeczy ważne. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak zwykle proszę o polubienie, o komentarze, jeżeli macie jakieś komentarze, i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć!